Cześć. Dzisiaj długo obiecywana opinia o produkcie Dermedic Capillarte, serum stymulującym wzrost włosów. Wygląda to tak, a moje włosy wyglądają tak. W maju popełniłam ogromny błąd, ponieważ pocieniowałam włosy i one się przez to urywają. Nie jestem więc w stanie ocenić ich realnego przyrostu, ponieważ u mnie zawsze pocieniowane włosy się strzępią. Moje włosy są ogólnie jak nastolatka. Są kapryśne, uparte. Zawsze robią mi na złość i łatwo je zranić. Także nie mam z nimi lekko, ale no są moimi włosami i chciałabym, żeby mi służyły. A niestety w tym okresie październik, listopad zawsze obserwuję ich wzmożone wypadanie, co mnie potwornie frustruje. I jeżeli przejrzycie archiwum mojego bloga, to łatwo zauważyć, że zawsze w tym okresie na gwałt poszukiwałam czegoś, co zahamuje wypadanie moich włosów. No i w lipcu dostałam taką propozycję, żebym podała adres i przetestowała serum, tą kurację z Dermedic. Więc stwierdziłam, czemu nie, chętnie przetestuję. Kuracja ma 150 ml. Jest przeznaczona i dla kobiet, i dla mężczyzn. Co by tu więcej o niej powiedzieć, zaprojektowana jest na 3 miesiące. To znaczy jedno opakowanie to 3-miesięczna kuracja, czyli kupujemy raz i przez 3 miesiące codziennie używamy. Ja używam jej troszkę inaczej, ponieważ ona ma taki dozownik, bardzo wygodny, ale ja w ogóle nie mam wyczucia. I to nie chodzi o ten produkt, tylko to, że ja nigdy nie wiem, czy użyłam tyle samo i na oko to tylko w przepisach w kuchni. Więc zdejmowałam sobie ten cały tutaj kapturek, kupiłam w aptece strzykawkę o pojemności 1,5 ml i sobie aplikowałam punktowo w różne miejsca na skórze głowy. I w ten sposób używałam codziennie dokładnie tyle samo, dlatego nie wiem, czy będziecie to słyszeć, ale troszkę tu jeszcze zostało. Po 3 miesiącach pełnych kuracji należy sobie zrobić przerwę i w tym czasie dla podtrzymania używa się szamponu wzmacniającego z tej samej serii. To jest szampon hamujący wypadanie włosów Dermedic Capillarte. Musicie wybaczyć, że on tu jest wgniecione, ale jak pod prysznicem wyciągam i ściskam, to mi się tak odgniótł w tym miejscu. To jest już mój drugi albo trzeci. W sumie nie chcę skłamać, więc nie wiem. Trzeci chyba. I stosuję się go codziennie. To jest też przebadane dermatologicznie i trychologicznie, więc klinicznie i trychologicznie. Ale działa bardzo dobrze i jestem z niego zadowolona. W ogóle jestem zadowolona z całej kuracji, bo po pierwsze moje włosy przestały tak strasznie wypadać, albo raczej nie zdążyły zacząć tak mocno wypadać, jak to się dzieje co roku, więc pierwszy raz mnie obserwuję na czapce. Nie wiem, ja już noszę czapkę, a noszę jasną czapkę, nie obserwuję takiego całego wnętrza usłonego moimi włosami i to jest ulga, bo nie cierpię tego. Poza tym znaczy teren włosami jak pies moczem. Wszędzie są moje włosy, a teraz tego nie ma. Pojawiło się mnóstwo takich malutkich baby hair. Praktycznie urosła mi z nich cała grzywka. Także to też jest ogromny plus, bo nie dość, że włosy nie wypadają, to jeszcze rosną nowe i one są zdrowe, jest ich dużo i być może moje włosy dzięki temu będą kiedyś gęste. Mam taką całą aureolę z baby hair. Jak mi się włosy naelektryzują, to po prostu stoją tutaj takie malutkie włoski. Czy rosną szybciej? Tak, tylko właśnie nie mogę Wam tego pokazać. W maju, kiedy ścinałam, ta warstwa sięgała tutaj, do końca brody. Teraz jest dużo dłuższa, ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że one się niestety postrzępiły i pokruszyły z powodu tego niefortunnego cięcia. Ogólnie uważam, że produkt jest ok, jest w przystępnej cenie, dobrze się sprawdza, stosuje się go 3 miesiące, no i w odróżnieniu od tabletek, które też zresztą lubię, bo można stosować tabletki, które wzmocnią nam przy okazji skórę i paznokcie, ale ogromnym minusem tabletek jest to, że po nich włosy rosną wszędzie. A jeśli to stosuję punktowo na skórę głowy, to włosy rosną mi na głowie, a nie na nogach. Dlatego jestem zadowolona z tego duetu. I jeżeli macie taki problem jak ja, to w sumie mogę go zarekomendować. A jeżeli nie macie tego problemu jak ja, to pewnie jakby nie jest dla Was, ale ja osobiście jestem zadowolona i też nagrywam to na liczne prośby pod moimi snapami.
bo jestem po prostu zadowolona. To by było na tyle. Nie mam z dużego doświadczenia w nagrywaniu takich filmików, bo jeżeli przećwiczyłabym sobie wcześniej to, co chcę powiedzieć, to moje emocje w tym momencie nie byłyby prawdziwe, tylko byłyby takie wymuszone. A ja wolę mówić tak z serca. Także dziękuję Wam, że dotrwaliście. I tyle.